powiadomienie na pójcie. Nie, ja bardzo proszę pana, żeby pan nie nagrywał. A nie wiedział czego. Proszę pana. Dlatego, że sobie nie życzę, więc proszę nie nagrywać, bo ja tej pani nie znam, ona przyszła mnie bronić. No. Pierwszy raz ją widzę. Proszę pana, żeby nagrywać tam, gdzie trzeba mieć zgodę. A proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie prawnej? Proszę się upewnić. Nie, to proszę, to państwo muszą się upewnić. Nie, absolutnie nie, jestem też z prasy. Przykro mi, ja nie potrzebuję pozwolenia. Ja mam swojego prywatnego. Ale ja rozumiem pana, natomiast ja zostałam ustanowiona obrońcą urzędu, więc chciałam z panem porozmawiać. To zaraz wyjaśnimy na sali sądowej. Dlaczego się pani dopiero teraz odzywa? A czy wie pan, ja jestem pana. Ja się dopiero teraz dowiaduję, to jest udokumentowane. Za ile mamy? Za 5 minut wchodzimy na salę, pani do mnie przyszła, że jest pani obrońcą. Czyli rozumiem, że pan nie chce ze mną porozmawiać. Będę rozmawiał, ale na sali, zaraz chcę złożyć wniosek. Ciekawa sprawa, nic nie wolno. Nie, no znajdujemy się w sądzie, jest to budynek publiczny. Ustawy mówią, że tak oczywiście samo możemy nagrywać, jak najbardziej. Zgodnie z ustawami prasowymi i... Oczywiście, że tak. I konstytucją polską, moi drodzy. A tutaj nam, nie ma konstytucji. A tutaj nam wmawiają, że my nic nie możemy. Tak. Nie znają prawa. No to nauczymy prawa. Chodź, chcę złożyć wniosek. Chodź. Oni od tego są, żeby nie znać. Proszę mi wniosek chcę złożyć. Proszę zaczekać, w kolejce wyjdzie pan do pani. Ja wniosku na dzień dzisiejszy panu nie mogę przyjąć, bo jest po prostu już na sali, a ja nie ile mam adwokata na sali, ja z tego pokoju nie mogę wyjść. Proszę zrozumieć, że nas, bo biuro podawcze od pana przyjdzie w każdej porze, ale jest dzisiaj nieczynne, bo jest o 12. Ja nie wyjdę z tym sali. Rozumie pan? Mam adwokata, proszę mam interesa. Ja nie mam, proszę pana, proszę opuścić ten pokój. Jest to przyłbywanie w interesach. Dobrze, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Proszę. O, jaka ta pani agresywna. Proszę dać jak pewne granice. Proszę już opuścić ten pokój, bo przeszkadzamy innym, tak? Prezes jest, bo... Przepraszam bardzo, ja się tak sami zapytam. I nie przeszkadzamy. Jeśli państwo byli uprzejmi uszanować, dobrze? Ale rzeczywiście, że tak. Tylko jedna osoba, proszę. Dobrze, chodźcie, poczekamy na zewnątrz. Pani nie przyjęła nic. Jaka ta pani jest agresywna. Złożymy jeszcze raz. To jest pani prezes, pani chciała rozmawiać. Pani tu przyszła na interwencję. Pani prezes sądu? Ja nie jestem prezesem. No. A pani szkoda. Ale ja nie mam życzenia, żeby mnie pan nagrywał. A jest pani tutaj pracownikiem sądu? No to pani nie będzie na kamerze. Proszę bardzo. Jak pani nie jest pracownikiem. A jeśli pani kłamie? Kłamie pani, czy pani nie kłamie? Nie jestem prezesem sądu. Ale jest pani pracownikiem sądu? Jest. A no to w takim razie jest pani pracownikiem publicznym. Proszę zostawić rzeczy tu, do tego sobie złożyć. Absolutnie nie. Nie mam żadnych niebezpiecznych rzeczy, mam tylko kamery. No, ma pan torbę. Statyw. No to proszę. Było prześwietlone, nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Dobrze, chodźcie za dwie minuty na salę. Proszę zapraszam was. Prawo polskie? No po coś ta ochrona w tym obiekcie jest. Proszę pana, jestem również reporterem oraz sędzią pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego. Proszę mi podać podstawę prawną. Proszę pana, jeżeli ochrona prosi, to nie, w jakimś celu... Jest pani panią Zdemienka. Ochrona ma moje prawo stanowić swoje prawa, czy nie? Proszę pana, jeżeli ochrona prosi, to dobrze by było ochrona ma prawo przystosować się do tego. Nie tak? Było materiałów niebezpiecznych. Ja rozumiem pana, ale po coś ta ochrona to odpowiedziała. Na koszt. Nie wiem, proszę pana, oczywiście, że to. Proszę pana, jak to się ma w stosunku do ustawy prasowej? A ja pana informuję. Oraz konstytucji. Udostępni pan mój wizerunek. Ale pan jest osobą publiczną. Na drogę prawną. Nie widzę żadnego problemu. Mój wizerunek nie. Może pan sobie nagrywać. Nagrywam zdarzenie. Udostępni moją twarz. Nagrywam zdarzenie. Mój wizerunek. To wtedy wejdziemy na drogę prawną. Nagrywamy zdarzenie. Bardzo dobrze, może pan sobie nagrywać. Ale ja panu informuję. Przepraszam. Tak, nagrywać sobie każdy może. A jeżeli państwo udostępnią, to wtedy już nie można. Ale to tacy. Wchodzimy.
Proszę pana, chodzimy. Prosiłbym pana, żeby pan nie chodził z tym papierem. Proszę mi podać podstawę prawną jeszcze raz powiedziałem. Proszę pana, ustawa o policji, wykonywanie poleceń policjantów. Proszę pana, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawa, oraz oczywiście, oraz ustawa o prawie prasowym. Ochrona prosi. Skoro pan jest poważnego zaangażowania, proszę okazać legitymację prasową. Legitymacja prasowa akurat niedzielę została w samochodzie, ale okaże się inną legitymacją. Mogę podejść? Tak, co się sprawa Daniela Wodyka, to pan jest tam stoi. Proszę uprzejmie. Przebieg sprawy jest nagrywany za pomocą urządzenia rejestrującego. W prostym momencie został uruchomiony. Za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Proszę pana. Michał, zacznijmy od tego. Michał Mirosław Arak okazuje legitymację sędziego pokoju. Michał Mirosław Arak. Arak. A-R-A-K. Okazuje legitymację sędziego pokoju wystawioną przez Krajowy Sąd Obywatelski. Podpisaną przez magistra Ryszarda Murata. Kogo? Ryszarda Murata. Pana, czy pan jest reprezentantem jakiejś telewizji? Tak, również. Jakiej? Telewizji internetowej, niezależnej. Nazywa się to Studio Polaków. Oświadcza, że jest przedstawicielem internetowej, niezależnej telewizji. Oraz prezesem stowarzyszenia. Niezależnej telewizji. Jak się nazywa? Studio Polaków. Studio Polaków? Tak. Studio Polaków. Studio Polaków. Polaków. Ale nie ma przy sobie legitymacji potwierdzającej ten fakt. Przewodnicząca stwierdza, że Michał Arak wszedł na salę wraz ze statywem i z kamerą, czy... Tak, jest to urządzenie do nagrywania obrazu i dźwięku. I urządzenie do nagrywania obrazu i dźwięku. Przewodnicząca poinformowała o treści artykułu 357 i 358. Który mówi? W Kodeksie postępowania karnego. Sekundkę, proszę. Dziękuję. Sąd zezwala przedstawiciela środków masowych przekazu na wykonywanie zobowiązania aparatury, uchwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Sąd może być w warunku udziału przedstawiciela masowego przekazu na rozprawie. Dalsze przepisy to zawsze ograniczenia tego prawa. Natomiast artykuł 358 stanowi, że jeżeli przemawia... Proszę włączyć telefon. Jeżeli przemawia przeciwko zgodnie na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na uchwalanie uchwaleń przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego. Proszę wskazać mi miejsce, w którym mam ustawić kamerę. Też ona nie będzie się wydawała w żadnej przypadku. Jeżeli pan nie okaże się informacji prasowej, czego pan nie zezwala? To pan nie zezwala na rejestrowanie obrazu i dźwięku i ma pan to urządzenie na górę, to się nie zezwala. Zgodnie z tym, co pan słyszał na dole, miał pan je zostawić na zewnątrz, na dole, jeżeli pan tego nie zrobi, są to rozporządzenie. Dobrze. Czy masz mnie wciąć tą kamerę? To ja przejdę. To jest twoja kamera. To jest moja kamera. Tylko, że sąd też nie zezwala panu na nagrywanie jakiegoś pięknego obrazu, ponieważ zgodnie z artykułem 358 może pan nagrywać wyłącznie. To nagrywaj siebie. Nie można nagrywać obrazu. Strona nie ma prawa nagrywania obrazu, ma prawo nagrywania dźwięku, jeżeli pan przedstawi urządzenie. Jako sędzia pokoju poinformowałem panią, dobrze, ale teraz że posiadam również legitymację prasową. Sąd mówi teraz jeśli, do oskarżonego. Proszę pana, niech pan nie przerywa. Przepraszam, niech pan nie przerywa teraz. Jeśli jest taka konieczność, w przeciągu 5 minut będzie pani miała tutaj legitymację na górę. Sąd chce rozpocząć sprawę. Panie Bogusz, pan to wyłączy.
bo jak nie, to sąd zastosuje inne środki. Policja czeka na zewnątrz. To nie jest żaden straszak. Sąd pana informuje, informował pana na poprzednich terminach również, że ma pan prawo nagrywać ze zgodą sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Czy pan to rozumie? Wyłączyć ten obraz? Może pan nagrywać telefonem, dyktafonem, natomiast nie kamerą. Można zrobić to w ten sposób. Będzie nagrywany. Nagrywa się tylko dźwięk. W tym momencie iść i tu tej sukienki. Urządzenie rejestrujące dźwięk, jeżeli państwo macie, ale tu chcę, żeby wspomnieć takimi urządzeniami, że pan Bogusz złoży taki wniosek. To ja składam taki wniosek. Ja składam taki wniosek o nagrywanie audio i wideo. Sąd na podstawie artykułu 358 Kodeksu postępowania karnego zezwala panu na nagrywanie dźwięku. No dobrze, to, dobrze, to informuję uprzejmie. Informuję uprzejmie, Wysoki Sąd, że nie nagrywa się w tej chwili żadnych obrazów, ponieważ kamera jest skierowana tyłem, nie do sądu. Do sądu. I nie ma tu nieuchybia szacunkowi. Informuję jeszcze raz. Przebiegu postępowania sąd na wniosek strony wyraża zgodę na uchwalanie przez nią przepisów sprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. To nie jest urządzenie rejestrujące, to jest urządzenie rejestrujące i ona. Ale w tej pani nie zapamiętała. I sąd to rozumie. Natomiast sąd pana powierza urządzenie rejestrujące dźwięk, a nie obraz. No to zaraz. Sąd ma zastrzeżenia do urządzenia rejestrującego. Proszę, nie może pan kamery. Nie może pan kamery. Nie, nie jestem pewien. Ja też nie wiem, bo nie potrafię już sobie. Jeszcze jest dyrektor. Uprzejmie informuję, że jeszcze jest wizyta. Moment, sekundkę, sąd sprawdzi obecność. Kolejny. Wywołana sprawa z imienia Bogusza. Zaraz sąd się wszystkich państwa zapyta o imię i nazwisko. Zdawiam się zdanie Bogusza osobiście. Jako pokrzywdzony. Jako pokrzywdzony. Proszę pani, bo wycie nie wiem, dlaczego tu jestem. Dobrze, proszę pana. Rola procesowa pana jest oskarżona. A rola sądu jest informować, czy jestem oskarżony. Czy jestem oskarżony. Czy jestem pokrzywdzony. Jestem pokrzywdzony. Stawili się jego obrońcy, obrońca z wyboru. Informuję, że pani Marianna Bogusz nie otrzymała zaproszenia na nazwisko. Marianna Bogusz nie stawiła się, wezwanie wróciło, a dodatkowo. A dodatkowo uprzejmie informuję, że Marianna przybywa na zwolnienie lekarskie. Mam przy sobie komisjonera zwolnienie lekarza sądowego, który w tej chwili składa. Proszę. Daniel Bogusz składa zwolnienie lekarza sądowego. Oczywiście informuję, że jest to kluczowy świadek tej ustawionej poznajomości sprawie i nie wyobrażam sobie, że miałby być nieprzesłuchany. Zaraz sprawdzi, jak to jest przyczynę obecności do pierwszego i tego i teraz stawił się przedstawiciel organizacji społecznej. Po cichu, tak jest. Społeczny komplet, i w charakterze publicznym stawił się już pan sekretarz. Nie wiem, w którym momencie. No to chciał po kolei może, żeby już pani się nazywa, pani w stanie powiedzieć. Kwiatkowska Olga. Kwiatkowska Olga. Dobrze, tu jest pan Bogusz. Bogusz Pizieluś. Pan, nie pamiętam. Pan się nazywa. A do tego jest moje nazwisko. Pan się wie. Urszula Zubrzycka. Następny pan tutaj w drugim ławce, tak? Grzegorz Stańczyk. Jan Rozwiewski. Pan tutaj
zechciano przyjąć legitymację prasową. Czekamy na pan. Czekamy na pan. Podstawiona. Nie wiem, czy jest wyłączona. Jeżeli pan nie przyniesie z legitymacji. No dobrze, proszę weryfikować. Ale przepraszam, sprawa jest jawna, prawda? No to więc... Więc czekam na werdykt. Natomiast sam prosił, żeby pan wyłączył, do popisu pan nie zesłał. Dobrze. Wykaź, ja włącz światło. Bardzo się spiesza, wnioskuje, tak mi powiedział, że wnioskuje, że będzie odroczona ta sprawa, więc poprosił o... Nie starzył się obrońca z wyboru, Marcin Bujalski. Przewidywał, że będzie prawdopodobnie... Obrońca oskarżenia oświadcza, że obrońca... Pokrzywdzony. W sam sposób jest się funkcją procesową, jaką pan prawie. Proszę pani, jeszcze raz zostanę obrażony, pozwolę na pani zabiegać. Dobrze, to pan złoży. Oświadcza, że obrońca poinformował, że... Pani przepraszam, jak wygląda teraz możliwość nadzielania? Zapiszę to, co powiedział pan, bo ja nie dostarczam, mamy głowy, bo są musi mieć jasność co do tego, co jest na sali. Tak, udzieliłem, zwolniłem obrońcę, który bardzo się spieszył, a przewiduje, że będzie odwołana. Że sprawa zostanie odroczona, więc na prośbę i znamuję za zgodą oskarżonego opuść. Pokrzywdzonego, proszę zaznaczyć. Proszę nie znaczy, że jestem pokrzywdzony. Pozostałe osoby mogą usiąść, sąd oddaje informację i stwierdza tak. Sąd ustalił tak, po pierwsze legitymację prasową wydaje właściciel czy redaktor naczelny we własnej osobie. Tu, więc sąd już zdołał się zorientować, ponieważ na karcie jest wskazane, że można zadzwonić pod podany numer i zweryfikować, czy dana osoba jest faktycznie dziennikarzem, zgłosił się pan. I podałem wszelkie dodatkowe informacje. Gdybyśmy wiedzieli, że nie dzwonimy do pana, to byśmy tego nie robili, natomiast taki numer był podany. Więc podałem również, gdzie jest zarejestrowane stowarzyszenie, którego jestem prezesem oraz numer, pod którym jest zarejestrowany. Stowarzyszenie Polacy Słowiani w Afrosie jest zarejestrowane. Stowarzyszenie może być wydawcą, więc sąd stwierdza, że no, nie ma podstaw do tego, ponieważ, tak jak powiedział, legitymację wydaje redaktor naczelny, czyli wydaje wydawnictwo, więc no, wydawnictwo ustala, nie ma jakiegoś wzoru, jak to dokładnie ma wyglądać. Proszę, pan przyjął taką wersję, więc taką przyjmuję. Więc sąd stwierdza, że jest pan prasą i zgodnie z artykułem 350. 7, paragraf 1. Przepraszam. Kodeks postępowania karnego może pan nagrywać przebieg rozprawy. To tyle co do tej kwestii i teraz przejdźmy do kwestii dalszych. Także nie zakończymy. To nie chodzi o to, mimo wszystko, że to nie podchodzi.
było znane, że jeszcze drugiego świadka też nie będzie, bo jak informowałem poprzednio. Dobrze, ale skąd najpierw sąd się zapyta strony oskarżającej, czyli wnioski w sensie znowu znać. Aha, jeszcze sąd informuje, że sprawdził, jaka jest podana podstawa z oświadczenia lekarza sądowego. 10 i od 20 to jest nadciśnienie samoistne i ostre zapalenie skrzydeł. To dotyczy świadka? Świadka Marianny Bogur. Dotyczy w związku z treścią zaświadczenia stanowiska. No, zaświadczenie lekarza sądowego, no w okolicznościach tych spraw na tak ciężko je bardzo nieobecnie usprawiedliwiona. Natomiast to znaczy rozważa, ponieważ z tego co udało się stać, to już któraś sytuacja, że tej czynności nie możemy szanować. Nasze rozważenie dopuszczenie do zopiniowego zakresu medycyny. Zadam ustalenia, czy świadek uwagi na swój stan zdrowia dojdzie do udziału w postępowaniu i odzeznawamy w charakterze świadka ewentualnie, czy wskazania zdrowotne, czy mamy ją zatrzymały przez słuchać świadka w miejscu zamieszkania. Przyłączam się do tego wniosku. Poddam oczywiście. Ponieważ te słowa, które padły przed chwilą z ust tego pana, nie zgadzam się z nim, mama jest chora. Przede wszystkim rozchorowała, proszę pisać do protokołu, rozchorowała się przede wszystkim na nadciśnienie przez tą ustawioną po znajomości sprawę. Nie godzi się tak, żeby kobieta w starszym wieku, przez to, że jej syn jest w ten sposób szykanowany, szantażowany, pogłębiało jej się stan zdrowia. A być może jest to typowy zabieg, żeby czekać na jej życie, no, żeby ją doprowadzić do takiej formy, żeby nie mogła przyjść tutaj normalnie, zeznać uczciwie, tak żeby sąd się wreszcie przekonał, z jakim bagnem mamy do czynienia. Rozprawy i tak, tak. I oczywiście uprzejmie informuję Wysoki Sądzie, że jeszcze drugi świadek, Sobek Małgorzata, która informowała pismem z 28 listopada bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, ubiegłego roku, o niemożliwości uczestnictwa do chyba do 15 czy 20 marca, a jest też kluczowym świadkiem tej ustawionej po znajomości sprawie. Brawo. Przewodnicząca informuje, że przed poprzednim terminem rozprawy pani świadek Sobek nadesłała pismo, w którym prosiła o przesłuchanie jej w drodze pomocy prawnej przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania i sąd na poprzednim terminie ten wniosek uwzględnił. I pani Małgorzata Sobek będzie przesłuchana w drodze pomocy prawnej przez właściwy sąd rejonowy w Krakowie. O terminie przesłuchania sądy będą poinformowane i będą mogły się stawić na terminie posiedzenia w celu wzięcia udziału w tym przesłuchaniu. To była prośba pani Marianny Sobek, proszę pani. To aż sprawdzę. Kolejna prośba, bo pani Sobek już raz kiedyś składała taki wniosek, wówczas pan Daniel Bogusz twierdził, że pani Sobek powinna się stawić w sądzie. Przychylił się do tego. To oświadczam, że w tej sprawie, że Małgorzata Sobek. Że pani Małgorzata Sobek, jak mówiłem, prawdopodobnie będzie już w Polsce około 20 marca i z ostatniej rozmowy gdzieś pod koniec roku, grudnia, nie pamiętam dokładnie daty, gdzieś około 20, poznajmiła mnie, proszę tego pozapisać, że stawi się tu w sądzie w Łowiczu, ponieważ też nie może przepatrzeć na tą krzywdę, która mi się dzieje. Ponieważ pani sobie taki wniosek złożyła, przesłuchanie w miejscu w sądzie właściwie ze względu na miejsce zamieszkania, sąd tą prośbę już uwzględnił na poprzednim terminie rozprawy. Odezwa została wysłana w sąd rejonowy w Krakowie właściwie. Wysoki sądzie, a jak ja będę zadawał pytanie pani sobie, co przez telewizję, czy przez Skype'a? W jaki sposób? Posiedzenie będzie wyznaczone w sądzie rejonowym w Krakowie. Nie powiem teraz. No ale co, za dojazd nie zwrócą, bo przecież ja... Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia. Ja chcę uczestniczyć w tym przesłuchaniu. Przesłuchanie będzie przeprowadzone w Krakowie.
ma pan prawo wziąć udział, będzie pan na tym terminie zawiadomiony. To pod warunkiem takim, że sąd nie zwróci za dojazd, bo mnie nie stać na dojazd do Krakowa. Proszę to zanotować, bo jestem zetknięty na rozwoju. Myślę, że obrońca dokładnie wytłumaczył, jakie są zasady zwrotu kosztów dla oskarżonego i w którym momencie są zwracane pieniądze w tych kosztach. Dobrze. W takim razie są różne inne wnioski na... W sądzie, tak, jeżeli chodzi o świadków, to się jeszcze odpuszczają do wobec zeznań świadków dzielnicowych, pana Kujawy imienia nie znam i panią Beatę Kołodziejczyk, również panią dzielnicową, na okoliczność tego, czego właśnie objęty faktem oskarżenia, bo jakikolwiek skargi na oskarżonego. Oraz kto prosił? Beata Kołodziejczyk i Kamil Kujawa. A to są dzielnicowi z Domaniewicy? Dzielnicowi Domaniewicy, dzielnicowa ulicy Sochaczewskiej, gdzie w tym czasie mieszkałem w trakcie rzekomym objętym zarzutem. Pani oświadcza, że są to dzielnicowi z Domaniewic i z Sochaczewskiej z ulicy. Sochaczewskiej z ulicy. Którzy potwierdzą, gdzie w tym czasie przebywałem. No. Że są to dzielnicowi z Domaniewic oraz z ulicy Sochaczewskiej w Łowiczu, gdzie tak. Daniel Bogusz w okresie objętym zarzutem. Rzekomym zarzutem faktycznie przebywałem. No. Faktycznie przybywał w okresie objętym zarzutem. Oraz proszę, Wysoki Sądzie, gorąco proszę, ponieważ chyba w lipcu czy w sierpniu 2014 roku od razu złożyłem listę naocznych świadków i ci świadkowie do tej pory nie zostali przesłani. Tam jest chyba około 10 świadków, jeżeli pan. Oraz chcę również powołać, wezwać tutaj przed sąd osoby, które zeznawały w tej sprawie, wtedy, gdy ja byłem na zwolnieniu, profesjonalnym zwolnieniu lekarza sądowego, a poza moimi plecami, pomimo na mój wniosek i prośbę o odroczenie rozprawy, tok sądu trwał w ten sposób, że ja nie mogłem zadawać nawet jednego pytania rzekomym jakimś świadkom, znajomym, dziwnym i tak dalej. Prokurator chce się wypowiedzieć co do wniosku dowodowego. Przez sądu, jeśli chodzi o świadków powołanych przez panią mecenas, to troszkę się dziwię, że to czwarty rok procesu, a te wnioski teraz się pojawiają. No, ale oczywiście, skoro i tak przez dzisiejszy termin nie dojdzie do skutku, bo to ja nie oponuję na tę sprawę. Oczywiście obronę, żeby powołać tych świadków. Jeśli chodzi o listę osób, o których wspomina oskarżony, no to ja niestety nie jestem w stanie się do tego stosunkować, bo nie do końca wiem, o jakiej liście mowa, więc w tym zakresie nie zajmuję stanowiska. Jeśli chodzi o ponowne przesłuchanie świadków, którzy byli przesłuchani pod nieobecność oskarżonego, no to jak rozumiem, nieobecność oskarżonego nie została uznana za usprawiedliwioną i Wysoki Sąd miał prawo prowadzić czynności pod nieobecność Daniela Bogusza, w związku z tym ponawianie tych czynności nie jest uzasadnione. Moment, ja będę prosił o uwzględnienie wniosku dla niego. Słyszałem wnioskującą panią mecenas, która zakreśliła tezę dowodową, mianowicie świadkowie mieli potwierdzać, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, to czy dzielnicowym zgłaszane były skargi na zachowanie oskarżonego. Oskarżony osobiście, nie wiem czy uzupełnia tezę dowodową, natomiast chciałbym wykazywać, jak domniemywam, okoliczność taką, że gdzieś indziej przebywał w czasie zarzutu. Czyli tak szczerze, no ja nie mam jasności co do tezy, jaka ma być, że tak powiem, powodem dopuszczenia obu świadków tych postępowań. Nie zmienia to również mojej oceny, że zgłoszony na tym etapie postępowania osobowych źródeł dowodowych zmierza ewidentnie do przedłużenia postępowania, dlaczego jego nie uwzględnia. Znaczy, Wysoki Sądzie, sprawa dzisiejsza i tak zostanie odroczona na kolejny termin. Także wezwanie tych świadków powołanych dzisiaj jakby ewidentnie nie zmierza do przedłużania tego postępowania, bo też można o dopuszczenie tego. Wniosek dowodowy nie zakreślający tezy dowodowej nie spełnia kryteriów ustawowych. Proszę o oddalenie tego wniosku. Tak. To chcę się odnieść właśnie do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Otóż w jakimś sądzie, no jakie przedłużenie sprawy? Kiedy byłem chory, było profesjonalne zwolnienie lekarskie. Co, ja sobie to podpisałem?
Dodatkowo zaznaczam, że uprzejmie prosiłem na piśmie o możliwość odroczenia do chwili bezprawny, aby mógł zadawać pytania tym rzekomym ustawionym świadkom. Podejrzewam, że większość z nich została przekupiona, bo nie takie tutaj mamy. Przykłady manipulacji, o czym będzie tutaj wszystko obnażone. To wszystko będzie to obnażone. Dodatkowo, skoro jestem przedstawiany jako bandyta, to pewnie pani Dzielnicowa potwierdzi, że nie. Handluje narkotykami, bije ludzi, zabiłem może kogoś oraz drugi dzielnicowy z Domaniewicz, że może, nie wiem, chodzę, nie wiem, pijany, czy... Tu jest mój uczeń, policjant, którego uczyłem w szkole. Może to potwierdzić, jakim jestem człowiekiem. Strona społeczna w sądzie też chciałaby z doświadczeniem włożyć w tej sprawie. No proszę. Znaczy ja dzisiaj tutaj na biurze wydawczym złożyłem oświadczenie. Chcę tylko zwrócić uwagę. Ten czas oświadcza, że bym dzisiejszym złożył oświadczenie na biurze wydawczym. Oświadczenie. Tak. No i przede wszystkim dla dobra wymiaru sprawiedliwości ta sprawa powinna zostać przekazana poza apelację. Uważam. Oświadczę, że według niego dla dobra wymiaru sprawiedliwości sprawa powinna być przekazana poza apelację. W pełni popieram tutaj stanowisko bezprawnie oskarżonego Daniela Bogusza. Ta sprawa od początku przebiega w skandaliczny sposób. Wiem, że Daniel Bogusz składał tutaj na panią przewodniczącą tutaj zawiadomienie, tak? I sąd okręgowy uwzględnił i z tego, co mi wiadomo, że prokuratura w Łodzi jakieś postępowanie prowadzi. I z tego chociażby względu tutaj pani sędzia też, przewodnicząca, powinna się wyłączyć i cały sąd powinien się wyłączyć tutaj od rozpoznawania tej sprawy. Tak jest. Jest na piśmie. Dziękuję. Tak, jest na piśmie. Dobrze, sąd zapozna się z tym pismem, jeszcze jedno, jak można by mi się przypomniało. W sądzie gorąca prośba, ponieważ na moją szkodę jest panie rzekomo pokrzywdzone, które mnie pomawiają, mają założone niebieskie karty, dwie niebieskie karty. Za znęcanie się nade mną oraz za znęcanie się nad moim dzieckiem. Proszę dołączyć to do sprawy oraz proszę dołączyć do sprawy. To znaczy niebieskie karty założone wobec pani Teresy Grabowicz. I proszę dołączyć akta sprawy, gdzie jest prowadzona sprawa z artykułu 207 dotycząca znęcania się nade mną przez wyżej wymienione pomawiaczki. Oraz proszę dołączyć jeszcze do akt sprawy wcześniejszą sprawę sygnatury nie pamiętam, która została po znajomości umorzona przez pana Myślińskiego, gdzie wykazałem wszystkie krzywdy, w jaki sposób zostałem krzywdzony, gdzie to było udokumentowane, a sprawa została zamieciona pod dywan. Nie pamiętam sygnatury, ale odszukam, jeżeli sobie są co wybrać. Wedle wiedzy prokuratora toczy się jedno postępowanie zawiadomienia Daniela Bogusza w sprawie o znęcanie się nad jego małoletnim synem. To postępowanie wedle wiedzy prokuratora nie zostało jeszcze ukończone. Jeśli chodzi o postępowanie, o którym wspominał oskarżony dotyczącym znęcania się nad nim, to wedle wiedzy prokuratora zapadło tam postanowienie umorzenia tego postępowania. Natomiast przyznam szczerze, że wolałbym to sprawdzić, zanim będę to oficjalnie. Sąd sprawdzi obie te informacje w szczycie. Zaraz wyznaczę kolejny termin do sprawy. Ale jeszcze Wysoki Sądzie, no co z tymi świadkami? No przecież przełom lipca i sierpnia terminowo złożyłem od razu na początek pełną listę świadków. Do tej pory nie byli przesłuchani.
I oraz chce się odnieść do powołania tych rzekomych świadków z drugiej strony, których ja chcę po prostu przesłuchać. Stosunkuje się do wszystkich wniosków po kolei. Pierwszy wniosek dotyczy stworzony przez panią mecenas Mąkolską dzielnicowych Kujawy i Kuraty. Sąd najpierw zwróci się do Komendy Powiatowej Policji Głowniczej o informację, czy osoby te faktycznie były dzielnicowymi w domenie Wica bądź dla ulicy Sochaczewskiej. Ja tam jest na Sochaczewskiej, a chyba pan powiada właśnie. Sąd zwracał się już o informację dotyczącą dzielnicowego dla domanielic, uzyskał informację, że był to ktoś inny, a nie pan Kujawa, dlatego sąd. No to nie wiem, w sądzie ja rozmawiałem z panem Kujawą. Jarosław Stępniewski. Chyba Jarosław Stępniewski i pan Kujawa, z dwoma razy. Jeżeli się okaże, że faktycznie był też w tym okresie, którego dotyczy zarzut, pan Kujawa, no to są wezwie te osoby, i pani Kołodziejska była, to też ją wezwie w charakterze świadka. Kołodziejczyk. To są sprawdzi nazwisko. Pani miała tak. Kołodziejska. No przepraszam za. Niedobrze powiedziałam. Tak? Sprawdzimy tę informację, jeżeli będą, okaże się, że byli dzielnicowymi w okresie objętym zarzutem, nie później, bo to nas interesuje, to wtedy sąd te osoby wezwie w charakterze świadków na następny termin. Jeżeli chodzi o dokument. Wysoki sądzie, obrócenie prowokuje z rokiem przed chwilą. Proszę to zapisać do protokołu. Niewykluczone, że złożę zawiadomienie, popełnienie przestępstwa, bo się czuję, po prostu się przestraszyłem strasznie. Odczuwam od razu boleści klatce piersiowej. Będę żądał satysfakcji. Może pan powiedzieć, na czym to polegało, co nie widzicie? Mogę powiedzieć tak po swojemu, nie znając słownictwa sądowego. Spod byka tak się na mnie, spod ebła spojrzała. I uważam, oświadczenie składam, że no takie, no takiej osobie to nie przystoi. Czy Pchojeckie wezienie do mnie przypomnę? Dobrze, sąd się zwróci o informację, czy są prowadzone niebieskie karty wobec oskarżyciela czy posiłkowych. Zwróci się do prokuratury o informacje dotyczące rozumiem dwóch postępowań, gdzie zgłaszający był Daniel Bogusz z artykułu 207 na wyznanie takie postępowania, bądź toczą zawiadomienie o przestępstwie i decyzję, by była kończąca z zaznaczeniem, czy jest prawomocna, czy też nie. Natomiast sąd stwierdza, że ustosunkował się już do wniosku dowodowego co do przesłuchania świadków i tę decyzję podtrzymuje w dniu dzisiejszym. I wezwie też na następny termin panią Mariannę Bogusz, jeżeli po raz kolejny będzie złożone zwolnienie od lekarza sądowego, to sąd rozważy możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego na to, czy świadek w ogóle może zeznawać przed sądem, czy jest stan zdrowia. Nie stanowią przeszkody do przesłuchania, czy ewentualnie może być przesłuchana w miejscu zamieszkania, żeby się okazało, że takie zwolnienie będzie składało, może nie może przedstawić się w sądzie na kolejnym miejscu. W takim sądzie tylko uprzejmie przypomnę, co z tymi świadkami. To sąd już powiedział, że już się ustosunkował do tego. No ale to co, będą przed kiedy będą przesłuchani? Proszę, już te wnioski zostały oddalone. Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, to tylko pod takim warunkiem, że już sądowi wystarcza to, żeby mnie uniewinnić. Tylko jeżeli sąd uważa, że już jestem, spełniłem, że tak powiedzmy, wszystkie kryteria, że są. Ma swoje zdanie na ten temat, jeżeli są niepotrzebni. Ja jako pomówiony mam prawo do obrony do chwili, dopóki nie udowodnię, że zostałem skrzywdzony tutaj. Więc jeżeli pani jeżeli pani oddala, to ja składam u pani wyłączenie tej sprawy. Stwierdzał, że jeżeli pan złoży taki wniosek, to będzie on oczywiście nadany mu. Może pan wrócić do kalendarza? Lutego. Może być? Czy na jakieś przeszkody? Jeszcze raz, w sensie składam wniosek, aby do 18 lutego
przesłuchać. Czyli on się następnie tego, że sąd nic nie zrobił, bo sąd poza rozprawą nie przesłuchuje świadków. Ale przebadał mnie na wykrywaczu kłamstw. Gdzie w tym okresie przybywałem? Czy rzeczywiście uderzyłem kogokolwiek? Czy nie wiem? Czy używałem brzydkich słów wobec rzekomych oskarżonych i rzekomo oskarżone? Oraz proszę o przesłuchanie. Czy jeżeli pan chce złożyć wyjaśnienia, to jak najbardziej na następne. Nie wyjaśnienia, tylko ja chcę być przybadany na wykrywaczu kłamstw, ponieważ nic nie mam do ukrycia. Sąd już pan informował też o postanowieniu co do wykrywacza kłamstw. Natomiast jeżeli pan chce składać przed sądem wyjaśnienia, jak najbardziej są pana wysłuchane. Oczywiście, że będę składał, ale pan pozostanie przy swoich świadkach. Dobrze. Uprzejmie informuję, szczerze składam wniosek o wyłączenie całego sądu. Ponieważ nastąpiły nowe okoliczności. Składam na piśmie wniosek o odrzucenie. Wszystkich sędziów sądu rejonowego. Składam na piśmie wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów sądu rejonowego. Wniosek złożony już po przerwaniu rozprawy. Oczywiście nadal będzie wnioskowy stosowny bieg. Gdybyś sąd, sędziowie byli wyłączeni do tego czasu, gdyby aktami gdzie jest sąd odcinkowy, no to wtedy oczywiście to nie będzie miał. Na razie na tę chwilę zarządzam przerwę do 18 lutego, godzina 9.30. Obecni zawiadomieni, stawią się bez wezwań zawiadomień. Zawiadomić obrońcę Marcina Bielski. Zaraz proszę poczekać chwilę, ja sprawdzę, czy ja nie skażę tego. Sąd już rozprawę przerwał, jeżeli pan będzie miał wniosek, nie będzie pasował, a sąd nie będzie wyłączony, bo to jest też ten warunek, no to wtedy zostanie to rozpoznane. To proszę złożyć wniosek na piśmie. Ja jestem lekarzem wtedy, no ale...